Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Tak, węzły księżycowe, to trzeba też podkreślić, bo inne planety też mają swoje węzły. To jest bardzo ciekawa koncepcja i niesamowite jest to, że w astrologii klasycznej, tradycyjnej, jakby one nie grają takiej ważnej roli, jak w astrologii ewolucyjnej. Że właśnie ta astrologia ewolucyjna opiera się na ścieżce węzłów, mówiąc o tym, że południowy węzeł księżycowy to jest to miejsce, z którego przychodzimy, w którym kiedyś byliśmy i poprzez kiedyś rozumiemy poprzednie wcielenia, a północny węzeł to jest ta latarnia, tak zwana głowa smoka, do której my idziemy. I to jest właśnie ta ścieżka ewolucyjna, że idziemy z południowego węzła księżycowego do północnego. Natomiast to jest o tyle zabawne, to jest taki trochę psikus kosmosu, że te węzły to nie są planety, to nie są obiekty, które krążą w przestrzeni, tylko to są punkty. One są wyliczone, to jest punkt przecięcia księżyca, orbity księżyca z orbitą Słońca, czyli mamy, wiesz, dwie po prostu takie drogi, które w pewnych momentach się przecinają się dwa razy. I ten węzeł wschodzący to jest ten północny, a ten węzeł zachodzący to jest ten południowy. Więc wiesz, to jest coś, co nie istnieje. I tak jak kiedyś powiedział Stephen Forrest, mój ulubiony astrolog ewolucyjny, nazwał węzły ideą, że to jest jakby nic więcej poza dobrą radą. Taką dobrą radą, wiesz, bogów, którzy decydują, tutaj ta Karolina to przyjdzie na świat w tym momencie i jakby wszystkie te ustawienia planetarne robią tak, żeby to było na twoją korzyść i dają ci to, czego potrzebujesz. I tak jakby w ostatnim momencie ten Bóg mówi, wiesz, ja tutaj ci podsunę taką dobrą radę, że proponuję ci kierować się w tym kierunku, jakby w tą stronę. I to jest właśnie ten północny węzeł księżycowy, który tak jak ta latarnia świeci i wiesz, tak jak przywołuje żeglarzy, to co ty powiedziałaś, nie? Że płyniemy. On tam jest i mówi, chodź tutaj. Bo to w takim razie całkiem nieźle trafiłam z tym stwierdzeniem, że to jest koncept. Bo nie zdawałam sobie sprawy, że rzeczywiście jest to po prostu pewna abstrakcyjna umowa, że to oznacza to, co czyni moim zdaniem właśnie całą tę ideę jeszcze bardziej taką intrygującą. Ale powiedz mi, czy w takim razie to jest łatwo odczytać z kosmogramu? To jest coś, do czego każdy może mieć dostęp, kiedy zobaczy swój graf? Absolutnie tak, bo nawet jak sobie wejdziemy na astro.com, który polecam, to tam jest zapisany, jest widoczny od razu węzeł południowy. No i wiadomo, że północny stoi zawsze dokładnie po przeciwnej stronie, więc nawet jak mamy w jakimś programie zaznaczony tylko jeden węzeł, to automatycznie wiemy, gdzie jest drugi. I teraz ważne jest też to w tej historii o węzłach księżycowych, żeby zrozumieć i tak usadowić się w tym, że ten południowy węzeł, czyli napełniony kubeczek, bo on wygląda dokładnie tak, że to też ładnie tłumaczy całą tą ideologię, że skoro to jest pełen kubeczek, to my jesteśmy tym napełnieni, my pamiętamy, oczywiście nieświadomie, ale nasze ciało emocjonalne jest tym tak jakby przesączone, nasączone. Pamiętamy te doświadczenia z poprzedniego wcielenia i jest nam tam wygodnie i to jest coś, co my znamy i my oczywiście możemy korzystać z tego potencjału jak najbardziej, bo to jest coś, co jest dla nas naturalne, ale nie powinniśmy tego napełniać. Nie? To jest ten psikus w tej drodze do północnego węzła, bo ten północny jako pusty kubeczek, tam nic nie ma, nie? My musimy go napełnić w tym życiu. To jest coś, czego nie znamy. To jest coś, co stoi dokładnie po przeciwnej stronie tego, z czego my wyszliśmy. Więc dla naszego logicznego umysłu to jest takie, że w ogóle co? Że jak ja mam tam dojść? Przecież na tą drugą stronę, wiesz, w opozycji? Fuck! I to, na co my sobie nie musimy, ale dobrze jest sobie pozwolić tej ścieżce ewolucji, to jest to, żeby po pierwsze próbować i żeby też w jakiś sposób podchodzić do tego z poczuciem humoru i też z taką cierpliwością i łagodnością, bo my na tej ścieżce będziemy robić błędy, my będziemy z siebie robić, wiesz, głupoli, po prostu wchodzimy na totalnie nieznane terytorium. I oczywiście też, że możemy mieć takie ustawienie, że przy tym północnym węźle, czyli przy tym pustym kubeczku, tam jest jakaś planeta. I czasem też tak się zdarza i to jest super, bo wtedy ona jest trochę tak jak
powiedzmy, nie tylko ta latarnia, ale jakieś takie dodatkowe światło, albo jakiś taki kapitan, który już tam stoi, marynarz i wiesz, macha się i mówi, chodź, chodź, bo ja już tu jestem. No i wtedy to jest ułatwienie. Lepiej jest mieć jakąś planetę przy północnym węźle niż przy południowym. Bo jak mamy ją przy południowym, czyli przy tym miejscu, gdzie już byliśmy, to ona jest trochę jak kotwica, nie? Że ona tak mówi, nie, nie, zostań tu. Tu jestem pewna, że mam przy południowym. To też jest jakiś potencjał, to jest też tak. Jakość, która jest potrzebna, ale tak wiesz, czysto matematycznie lepiej przy tym północnym. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.